Krzysztof Sawiuk, Biuro Podróży i Tłumaczeń Olimp z Łodzi. Nasze biuro w ramach przynależności do Polskiej Izby Turystyki od kilku lat współpracuje z zespołem szkół ekonomiczno-turystyczno-hotelarskich w zakresie praktyk dla uczniów technikum o profilu turystycznym. Zapraszamy uczniów tutaj, żeby na te praktyki, które, żeby odbyły się one u nas w biurze, licząc na to, że będziemy w stanie im pokazać praktyczny wymiar tej wiedzy, którą zdobywają w formie teoretycznej w trakcie zajęć w szkole. Staramy się pokazujemy właściwie cały proces od momentu zapytania od klienta aż do realizacji i imprezy turystycznej. Zachęcamy też i pokazujemy, w jaki sposób biuro funkcjonuje w całym otoczeniu ekonomiczno-prawnym, które każdy przedsiębiorca w Polsce musi się z tym wcześniej czy później zetknąć. Dla nas tutaj jako pracowników biura jest też to okazja do zetknięcia się z nowym spojrzeniem, młodym spojrzeniem, bardzo świeżym spojrzeniem uczniów, którzy już trochę wiedzy turystycznej zdobyli w ramach zajęć teoretycznych w szkole. I my też jesteśmy w stanie tutaj tą współpracę traktować jako współpracę obustronną. Uczniowie uczą się u nas w biurze od nas, naszej pracy. My uczymy się jakichś nowych rzeczy, nowych rozwiązań prosto od uczniów. Okej, transport się zgadza, należność. Dodałyście? Tak? Sprawdziłyście? Jest to dobra. 400 zł. Tylko jak jesteśmy organizatorem, to wtedy doliczamy te dwie składki. Nie wiem, jak będziemy robić z tymi wpłatami, bo tutaj ci klienci czekają na dofinansowanie. My jesteśmy umówieni z obiektem, że dostaną, że będą chcieli wpłaty zaliczki dopiero jak będzie wiadomo, jak jest z tą dotacją. I nie wiem jeszcze, jak to zrobić.